Siemaneczko, jestem Marcin, wy jesteście na kanale. Oczywiście, wędkarstwo kiedyś się uda. Dzisiaj kolejny raz wybieramy się na łowisko Sowinko. Jak widzicie, pogoda już robi się pomału dobra, ale oczywiście rano zajechaliśmy, był mróz. Ale jak widzicie, woda nie zamarzła, więc tym razem nam się udało. Zajechaliśmy, rozłożyliśmy na spokojnie sprzęt i szykowaliśmy się do połowu. Wszystkie statystyki wskazywały, że dzisiaj będzie bardzo dobry dzień, więc nastawiliśmy się na naprawdę dużo ryb. A jakich? Tego dowiecie się dalej. Więc zapraszam was do oglądania i pozdro wielkie! Lum, o, byk. Cześć. Cześć, no. No chodzisz. O. O. No to jest kilka na pewno. No i witamy nad wodą. Dzisiaj za dużo zanęty nie ma. Pellet skreting pomieszany z osmo i do tego dosypana zanęta. Zanętę dosypuję od razu po wyciągnięciu peletu z tego, z wody. U mnie to się najlepiej sprawdza, nie osobno, tylko właśnie później przy zgniataniu ta zanęta ładnie nam wchodzi tutaj pomiędzy przerwy, między peletem, więc u mnie to działa najlepiej. Pierwsza wędka. Marosa idzie, kwas masłowy. Tu mamy przypon 0,22, specjalnie robione na dzisiaj. Kwas masłowy 8 wafter. Trochę mam tu wody do sprawdzenia, ale zielska dużo. No i widzicie jak idealnie. A jeszcze jedna sprawa, którą ostatnio stosuję, to tutaj na końcu włosa, jak montuję igłę, to robię oczko, że ten łaftersik w wodzie bardziej płynnie się, o, bardzo luźny w wodzie i lepiej pracuje, nawet jak jest lekka falka. No i tu mamy, tak jak widzicie, założone. I ta wędeczka to jest tak zwany dzikus, czyli mam zaspotowane dno o tyle, ile potrafiłem, czyli praktycznie w ogóle. I tu mamy troszkę mułu, a tam jest troszkę mniej mułu. I właśnie będę rzucał tam na tą wyspę, bo tam właśnie za dużo właśnie. Tam wyspotowałem, że jest 2 metry. Tu wszędzie jest tak 2 metry do 1,5, nie ma żadnych górek. Tam znalazłem właśnie taki od brzegu, taki moment, gdzie nie ma aż tak mułu. I ta wędka będzie po prostu, tylko wiem, że w tamtym punkt. O właśnie, przestań mi tu piszczeć. I będę gdzieś mniej więcej tam rzucał. To nie idzie na żadnego klipa, tak dalej, więc. A co najlepsze? A to wam powiem później. Druga wędka, damy osmo, tą mini larwę. Najwyżej na razie, później zobaczymy, czy nie zmienię. Tu też mam przypon 0,22. Tak samo jak widzicie, tu może być lepiej widać. Jest takie oczko tutaj. Ładnie to się unosi. Ładamy ładnie cyk. Sprawdzimy w wodzie. No i pięknie. Pięknie. No tam masz. No i ta wędka jest sklipowana na te dwie brzozy. Panie, rzucam, uwaga. O, idealnie. Trochę nie bardzo. Na razie mam na tą odległość, bo tam znalazłem taki kawałeczek bez mułu. Tak mi się wydaje. Mówię, na tyle, ile mi się udało sklipować. No i taktyka jest prosta. Łowić duże karpie, wielkie karpie. Tak, Dawid, czy nie? Dobrze. No i tak to się prezentuje. Jesteśmy tu w tej części bardzo spokojnej na razie. Tam niby mówi, że jest płyceń, a tu głębiej z mułem, ale tu wszędzie patrzałem, to gdzieś 2 metry jest, więc nie wiem, czy ile tam jest metr. Aż mi się wierzyć nie chce. No i tu mamy jedną na drgającą, drugą, tak jak mówiłem, na dzikusa. A co najlepsze, zawsze jak tu jestem, to brania mam na tą wędkę, gdzie nie mam klipa, tylko rzucam pi razy drzwi na oko, bo tylko se punkt obieram, niż na tą, co łowi na klipa. To jest najlepsza wiadomość, co? Stara się na jednej wędce, tak jak ostatnio z tą kiełbasą. Nagrywam ptaki, a ten mi o kiełbasie. Chcesz kiełbasę? Może jeszcze karkówkę z grilla, ty. Dobra. No i co, czekamy, na co wiecie, wszystko wiecie, czy wszystko nie wiecie. No i czekamy teraz na brania na początku, chociaż ci woda jest ciepła, w nocy minus 4 i woda paruje, więc woda już jest ogrzana. Nawet widziałem spław karpi, więc jest nadzieja, że już od rana będziemy mieli jakąś akcję, ale nie ma co zapeszać. Widzisz, już ma karpia. 5 minut, ale żeś rozwalił bank. Jaki gościu, ty 5 minut. Przesadziłeś, nie? Ale przesadziłeś z tym braniem teraz, nie? A na co to miałeś, na osmo? A no czekaj, no jak karasz, to zmieniam tą. No ta, człowiek się stara, klipsy zakłada, ten przyjdzie, rzuci gdziekolwiek i ma rybę. Nie, no ja pierdzielę, jadę do domu. Ja nie gadam z gościem. No i no jak tu łowić, jak gościu przyjeżdża, chłopie? Nie, to jedę do domu. Ole duży, ło. Ole karacha walnąłeś. A na kwas masłowy, patrz. Ole karosie, żeś wolnął. Jo! Dał luz. Korusisko. Zaraz ci zdjęcie zrobię. Boże, co ty zrobiłeś, nie? Ale żeś karasia dał. Nie no, gościu, ja jadę do domu, nie? Przecież ja mam cię gdzieś, nie? Gdzie? Karwaryjski. A idź do domu.
Ale 2 kilo ma. Dobra, jedź już do domu. Jedź już, uważaj, nie wpadnie do. 4 minuty po tamtym znowu karasie ma. Ja już się zwijałem, ale też. O, lesz. Ale leszcza masz. No ładny lesz, no. Ale lecz, trzymajcie się widzowie, jemu przekazuję kanał. No to lejcie nim do wody, a ja się pakuję. To napisz Dawid później, nie? Co brało? Dobra, cześć, trzymaj się. Ale karasia znowu ma. Plum, o, byk. Ta, siedzi. Nie, karaś. Ile można czekać, kurna, człowieku, daj spokój. Dawid mi dobrze, że mnie ten, dobrze, że mnie zawrócił, bo ja już w samochodzie byłem. No, dobrze mówił, no. Dobra, nie raz ci się udało, już teraz nie pyskuj tutaj. Branie? Pewnie też masz, no bo lesz, jest? Na dwie wędki, o. Taki ogień. Wziął się? A, tu będziesz mógł mi podebrać. No to kara się, bo lesz, wiesz, bo tak idzie. No dobra, podbieraj, majster. No wreszcie, kara. No, pokaraś. No co, no poszedł, no. Ale większy od mojego był. Ty większy. No zaś zapeszyłeś, no. No dobra, ja mam mikrozadzior, wiesz? No, poszedł mu ten. Dziwnie? Ciekawe co? O, o, ale walczy, zobacz. Karaś. Nie, karaś. I znowu krótko żyłka. O, właśnie. Super. I tak zostaw. Rewelacja. Daj mu chwilę. No, na marosa. O. No to 6-0. 5. No ładnie. O, dobra. O, ładny. Ładny te karasie to. Wypuszczaj ładnie. 150 karasia. Spokojnie, daj mu chwilę. Myśli? Jest. Karaś, no. No nie wiem, jeszcze. Trzecia ryba do wyciągnięcia, no. Ile można tych ryb już, kurwa, stracić? Dwie straciłem, to już bym miał 3 ryby. Już bym się trochę podgonił, a tak będzie 7-1. Siedzi, możesz podbierać zaraz, bo nieduży karaś. Ale wreszcie jakieś brania, wreszcie coś. Tu branie nie zaciąłem, teraz tu wzięło. Ja nieduży, albo leszcz, albo karaś nieduży. Leszcz. Ale ładny leszcz. Leszczyk, no. No chociaż do podbieraka wejdzie. No to wejdź, no jest, wiesz. Agresor. Pierwsza ryba dzisiaj, kurde. Wreszcie coś wyszło, dwie spadły. Ale teraz na można zacierać rączki. Na żółtego, widzisz. Lesz na ananasa jak nic. Dobra, leć. I siu. Ma aktualizacja. David, odkrywca wód, odkrył, że tak do połowy jest muł, później nie ma mułu. Jak przerzucimy ten muł, co tu jest, to elegancko karasie biorą takie duże i leszcze. Co? David odkrywca mułu. No i teraz, no zostawiłem, żeby się ściągnął. I teraz co chwilę mamy brania karasi. Karpia na razie nie było, leszcze są, więc ogólnie jest ogień co chwilę. Wszystko na kuleczki osmo na razie i marosa mam rzucone. Kukurydzę teraz też miałem branie leszczowe, tak więc rzucamy, 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 działamy, działamy. No i zobaczymy, no. Przecież dopiero się zaczął dzień, nie? Ech, siedzi. Nie wiem, chyba nie, nie wiem, leszcz to nie, ale muruje. Karaś? No tak chyba karaś duży, ale bardzo duży. Nie, no daleko tam rzucam, nie? Karaś, kara. Dobra, już idzie, kara. A, na początku walczył, albo duży leszcz. Ale nie, chociaż leszcz by się wyłożył. Już się wyłożył, no chodź. Musi być duży leszcz, bo już się wyłożył. Karaś, kurwa. Spokojnie, spokojnie. O, patrz, i się wypił. Pękło. Ty, to żyłka przyponowa. Pękła. O, piękną masz tą żyłkę przyponową. Pękło. Ty, co to jest? Ale lipa. Kuleczka dalej, zmiana teraz na marosa, dwa brania, więc jedziemy dalej z tą kulką. Zanętę też zmieniłem, skrętnik z osmo i dodałem zwykłej waniliowej, leszczowej zanęty. I już fajnie połowiłem na to, dwa brania, więc jak najbardziej się sprawdza. Tylko mówię, trzeba daleko wyrzucać, bo tu blisko jest muł. Na S przynęty niestety nie funkcjonują, ale na M bardzo dobrze funkcjonują. Dlatego dam drugą przynętę na M. O, drugą przynętę na M, do tego koszyk i lecimy. Na prawo ci pójdę bardzo. No
kart? Nie. Chyba nie. Dlatego to by się przydał podbierak taki długi. No bym nawet nie zsiadał, nie? O, pies, aż? Nie, nie. Teraz. Nie. Ol wielki. Jo. Nie no, tutaj zdjęcie musi być. Damy mu chwilę. Bardzo ładny. O, już żywy. Karaś to jest król wód. Tak jak Krump jest król dżungli. A, poszedł. Nie. Nie jest karp. Karaś, ładny no. To jest branie? Jak ty zacinasz? Karp? Karp? Karaś. No to mamy dwa karasie. Ol, ty masz dużego. Taki karaś. Idę do Dawida szybko. O, dobra, jest. Ale byki to są. Masakra, jakie byki. Ale byczyska. No dwa brania naraz. Dwa brania naraz. Nie miał kto podbieraka podać, a za daleko. Ale ładnie. Ale się nastroszył. Ponad kilo, nie? Półtorej? Chłopie. Półtorej jak nic. Taki karp, nie? Już mniejszy. Poszedł. Ale tu są kabany. Ja pierdzielę. Czekaj, zatrzymam go, dobra? Jest karp. Ładny karp. Ładny. Chciałbyś moją, czy nie? Nie, na razie nie. O, człowieku, nie mogę w ogóle go ruszyć. Zobacz, stoi w miejscu, patrz. Zobacz, co robi. Nie, już mam ten, nadmiaru zrobiłem. Idzie? Znaczy nie idzie. No co, ty nie mogę go załapać. Stoi. On stoi w miejscu, ja w ogóle nie mogę go ruszyć. Zobacz, patrz. Ja nic nie robię. Nie, twoja nie jest zagrożona, moją ściągnie. On chyba wszedł. No, teraz już idzie. Ty, no jest przy brzegu. O to chodzi. Nie, już jest, już stanął, dobra. No, płynął do brzegu po prostu, wiesz? Jest. Jest? A po prostu szedł do brzegu, nie? A, chciał się schować. No, tak. Karp, tak. No, 1000%, już wiem, że karp. No, ale będzie, pończyk, będzie chyba duży. No, ale dychę też nie wiem, czy dychę. Dychę? No. Gdzieś na początku wyglądał na ładnego, wiesz, ale... Jo, tu do brzegu idzie, no. Zaraz będzie przy brzegu. Dlatego odkręciłem, żeby... pojechał sobie, wiesz? O. No, już odjechał, już sobie poszedł. Jest 15 gdzieś. Czuję człowieka, ja nie mogę nic zrobić. No to sobie tylko pływa i idzie w twoją stronę. No to z 5 minut potrwa. Chociaż tak jakby się zmęczył. O, kok potelnia. No chyba kar, wiesz, ale nie jestem pewny. Płynie do ciebie, ale nie wiem, czy teraz raczej go nie podbierzesz. Chociaż tu, patrz, na prostkę. Ale ja go nie mogę podnieść, wiesz? Nie mogę, wiesz, mam ten przypon taki, wiesz, to nie mogę aż za bardzo tak szaleć. Idzie. Jest okazja. Masz go. Pięknie. Ale wszedł, pięknie. O! Nie jest, no. Ale na tej wędce myślałem, że dużo. To drzewo? A, wędka czy co? No, to... Telefon czy moim? No to i zrób, no. Moim. Jakoś z boku, no. O, ale silny. Idziemy z karpiszonem. Ale po ci waży trochę. Waży, nie? No. Co tu się teraz wydarzyło? Mister Płoć. Ale grubo. No, ale szalona wzięła ty. No biorę te płotki na tego. O, jest. Szalona Płoć. No, ale ładne. Nie, leż. Co to? Leż wielki. Ole wielki. No ładnie. Karaś? Nie wiem, cały czas walczy. Albo leż. Powiem ci, że nie wiem. Nie? Ale wielki karaś. Co? Weź, jest tak. Nic nie ma. Jeden jesioł, pewnie zgnił tam, kurwa. O, ten chyba ładny. No, to ładny. Tutaj to są ogromne te karasie. Tyle tych karasi mamy. O, wreszcie można coś nagrać, bo tyle gości, że nie można nic nagrywać, kurde. Sami gości. 2 godziny, 3 mieliśmy takiej małej przerwy, teraz wiatr. Mam nadzieję, że nie będzie słychać, bo gąbeczkę mam. Mieliśmy 2 godziny, miałem chyba 3-4 poteczki, nic więcej. Zmieniałem kuleczki, głównie się skupiam na firmie, na M. No i teraz założyłem kwas masłowy i wreszcie tak po 2 godzinach karaś ładnie wpadł.
ale wieje mocno. O. No i cały czas ruszamy za tą linię tutaj mułu. No spok, za tą linię tutaj mułu, tam zaraz za mułem jest taki żwir i tam rzucamy. No i to zdaje egzamin, jak to mówią, trzeba poszukać, pogruntować dobrze, tylko jest problem z gruntowaniem, bo ja jak gruntowałem, to tym koszykiem aż tam nie dorzucam, ale z koszykiem zanętą już tam dorzuciłem, więc nie wygruntowałem końca tego mułu. No i dopiero jak zanętę założyłem, to był cięższy koszyk i tam dorzuciłem, więc tu taki mały był problem, ale David wyhaczył tam, że nie ma mułu, bo mówi, że rzuca daleko, nie ma mułu, więc od razu się przeniosłem. No i karasie wpadają, ten jeden karp. Płotki, leszcze. Można potrenować, pouczyć się i wyciągać właśnie wnioski, a zawsze to jakieś procentuje na przyszłość. No posiedzimy jeszcze chyba z godzinę, półtorej. Jak będzie coś, to będzie, jak nie, to nie. My się pomału zwijamy, bo i tak dzisiaj ryby ładnie naciągnęliśmy. No i co? Mamy koniec, naprawdę. Nikt się nie spodziewał takich karasi. Masakra. Ja takich karasi, szczerze powiem, dawno nie widziałem. Przy okazji jeszcze trafił się ładny karp, chociaż liczyliśmy na większe, ale jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Tak więc dzień bardzo udany, mega, naprawdę. W pewnym momencie już nie mieliśmy sił łowić ryb, bo tyle tego było, takie duże karasie, w międzyczasie leszcze, płotki, więc no ja jestem mega zadowolony, Dawid myślę też, więc oby więcej takich wypadów. Mam nadzieję, że wam się podobało i czekajcie na następne filmy, bo na pewno będą. Pozdro, do następnego!